mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Jesteśmy przy bankomacie. Tak wygląda turański bankomat. Na górze mamy wielki ekran. Ten ekran nie jest dotykowy. Tutaj mamy tylko jakieś daty, godziny, reklamy się wyświetlają, informacje w zaszyfrowanym języku. W zaszyfrowanym języku, więc nas to nie dotyczy, bo to nie jest po naszemu zupełnie. To dotyczy Turańczyków i oni będą wiedzieli, co tutaj jest napisane. My nie, bo to jest to szyfrem. Tu wkładamy kartę, to nas interesuje. Tu jest książeczka, na książeczki czekowe. Nie wiem, jak to działa, bo to jest datura też do Turańczyków. Dla nas jest wyłożenie karty. I nas interesuje ten ekran na dole, to jest ekran dotykowy. Ta klawiaturka też nas nie dotyczy po prawej stronie, bo to nie jest dla nas. Nas interesuje tak, bierzemy foreign card, bo mamy kartę zagraniczną i w tym momencie przełączamy maszynę na obsługę karty zagranicznej. Pojawia się alert antyskimowy, więc sprawdzamy tutaj, czy nie ma czegoś zamontowanego. Jest wszystko OK. Jeżeli jest wszystko OK, dajemy continue. Teraz nas pyta o język, bo już jesteśmy w trybie international. Czy chcemy foreign English dla karty zagranicznej, foreign jakieś tutaj inne języki, czaki. Więc bierzemy foreign English, żeby nas przełączyło na nasz normalny język. No i mamy please insert your card. Wkładamy kartę do slotu, chipem do przodu, tak jest w Europie. Trwa odczyt karty. I teraz wybieramy, jakiego typu jest nasza karta. Visa, Master, musimy wiedzieć, jaka nasza jest. My mamy wizę. Pyta nas, czy chcemy zrobić transakcję z rachunku karty kredytowej, czyli start, checking account, czy savings account. Wybieramy checking account. Czy chcemy cash withdrawal, czyli wypłatę gotówki, czy chcemy sprawdzić balans. Balans dla kart zagranicznych nie działa. Cash withdrawal. No i trwa odczyt naszej karty w tej chwili. Odczytujemy. Odczytuje się nasza karta przez system. Oczywiście musimy mieć kartę plastikową. Teraz wybieramy, ile tą kwotę chcemy, czyli jeszcze nie PIN, czyli kwotę. Maksymalnie 100 tysięcy wonów. Minimalnie, jak widzimy, mamy 4 zera tutaj dołożone, minimalnie 10 tysięcy. My potrzebujemy tylko 10 tysięcy. I dajemy Enter. Teraz musimy podać nasz super tajny kod do Fort Knox. I trwa odczyt. I pisze, że ATM nie poda nam potwierdzenia i że będzie prowizja 4800 wonów. Dlatego mówiłem, żeby wypłacać za jednym razem większą kwotę, a nie po troszeczkę. Odczyt karty. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Confirm. I w tej chwili maszyna nam przelicza pieniążki. Odbierz kartę. I tu wyjdą pieniądze. No i jesteśmy na niej głównym. Tak wygląda wypłacanie pieniędzy w koreańskim bankomacie. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.